Rozumiem. A, tak, tak, tak. Jest bagażnik. Słuchajcie, tego nie było jeszcze miesiąc temu. Czy już się... O, tam znów. O kurwa, to już się porobiło. Tak, tak, tak. To już zaczyna się robić. Ja wam mówię, że to, co Kamil twierdzi, że tu za 2 lata będzie taka sytuacja jak w Niemczech. Jeździłem takim ryszardem z Niemiec. To mówi, że tam wkłady to 80% jeżdżą po asfalcie. Mówi, chcesz kupić używanego kłada, to jedź do Niemiec. Bo tak jest, tak jest. Bo są delikatnie traktowane, bo nie ma gdzie jeździć. Tu taki troszeczkę tam jest. Uwaga. Już się zaczynają robić tabliczki, zakaz, prywatne, wszystko i... Dokładnie, dokładnie. Dokładnie, dokładnie. Tak, 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 tak. Jak będziemy... kilometr od tego miejsca, mogłem wam pokazać. Normalnie 3 takie są dziury z wodą, takie po 4 metry, pół metra głębokości i normalnie słoiki poczaskane w cholerę, tak aby ze 3 worki ktoś rzucił. No to właśnie, ja jestem ciekaw, kto komu na coś tam zrobił, nie? Nie mam pojęcia. Tak. Tak, tak, może być, no wiesz, różne przyczyny mogą być tego. W każdym bądź razie widzicie, co się dzieje. I teraz... Pamiętać, że jest grupa ludzi, którzy nie szanują. Oni by tutaj, tak jak my teraz przejechali, oni by tu jechali 2 razy szybciej, tłumiki obcinane, słychać ich z kilometra. Tak. Ja tutaj często widzę krosowców, to taka sama sytuacja. Na jednym kole hałas taki, jakby, nie wiem, jakby odrzutowy sesiał. Pytam się sąsiadów, tak wiesz, partyzanta, co wy o tym myślicie? No to wszyscy są... ostro przeciwko. No to będą ograniczać. Już nigdy nie dostanie koncesji od niego. Słuchaj, powiem ci taką rzecz. Ja rozmawiałem też z mechanikami i
jeżeli auto robi 30-40 tysięcy kilometrów rocznie, jest to większy silnik, czyli większy niż 1,6 litra, to nawet jak oleju nie wymienisz przez 3 sezony, tylko żeby filtr się nie zatkał, bo jak się zatka filtr, to jest kaplica, to on ci, straty nie są duże, straty na silniku nie są duże. I to mówią mechanicy, to nie tylko moje zdanie mechaników. Tak. Problemy są wtedy, jakbyś filtra nie wymienił. Jak ci się przytka obieg, no to kaplica. To choćby miał olej najlepszy, jak ci się przytka obieg, to kaplica. Tak. Bo wtedy będzie najwięcej ścierania, nie? Tak. Słuchajcie, wy macie teraz na 4? Nie. Aha. Tak. Bo to jest bezpieczniej. Nawet hamowanie jest lepsze, bo masz wszystkie 4 koła spięte. No. No ja... Ile macie na LC maksymalnie? O kurwa. No to u mnie do 50 ponad poleci na LC. No. Słuchaj, ja mam teraz 4000 obrotów, a czasami poniżej. Przy tej prędkości. Na LC. Tak. Słuchaj, bo... Tak. Ale wymyło. To, co teraz jedziemy, to tutaj... 2 miesiące temu to było prawie, że gładko. Patrz, woda. Woda swoje robi. Tak. Ja jeżdżę wolno dość, bo ja tak wiesz, ja nie jestem zwolennikiem jako wydawca Morganów, nie? Nie, taka prędkość jak teraz jest normalka, ale czasami trochę szybciej. Prawdopodobnie. Bo ja na H, na LC 45. Było 45. Teraz tak, bo tu była do tej kobity na pole i tu musimy w prawo, jest chyba. To jest tak pochytane, że jest droga, a już zaraz nie będzie, nie? Musimy... No, warto. Jest prawo. Ostro. Teraz jest kawałek ostry jest. Woda swoje zrobiła.
Tak. Panowie, zdrowo! Tutaj jeszcze gorzej, tu jeszcze gorzej. Ale dacie radę, macie mocne kłady. Uważajcie, żeby... Tak, tak, odstępy i żeby kierownicy nie wyrwało. Nie, chyba raczej nie. Staniemy, żeby paski się trochę dychnęły i pogadamy. Słuchajcie. Znowu nas czeka lekko chyba ścianka. Raczej 64 stopnie ma, to raczej nie powinien być mój. Ale mój byłby ślizgany, no to tak jak mówię, dlatego ja go pilnuję, żeby nie był przegrzewany regularnie, bo go szlak trafi lada moment, nie? Słyszę, tylko coś przerywa, daleko jesteś, poczekaj, zwolnię, stanem.